Cześć! Pod filmem o tym urządzeniu 3 w 1 pojawiły się pytania dotyczące maksymalnego napięcia, jakie można mierzyć czy oglądać na tym oscyloskopie. To pytanie może dotyczyć wielu różnych przenośnych oscyloskopów. Dane techniczne producenta nie mówią o tym wprost lub wręcz mogą wprowadzić w błąd. W tym filmie pokażę, jak to wygląda w rzeczywistości, jak to odnaleźć danych producenta i jak powiększyć ten zakres, aby można było bezpiecznie oglądać przebiegi napięcia sieciowego 230 V, czy nawet większego, co może się przydać nie tylko w elektryce, ale także w elektrotechnice. Zobaczmy więc dane producentów. Porównam tutaj dwa modele. Posiadany przeze mnie w NIRSI 2C23T i ZT703S, którego nie miałem w ręce, a widzę tylko i wyłącznie dane sprzedawcy. Dla FNIRSI mam podane maksymalne napięcie mierzone, plus minus 400 V. Nie jest to jednak wartość, którą możemy zobaczyć na ekranie. W obu przypadkach mamy tu istotny parametr, który nam pomoże, ale o tym za chwilę. Zobaczmy, jak to działa. Podłączam przez adapter. To dzielnik 1 do 10. Jak samodzielnie wykonać taki adapter do bezpiecznego pomiaru pokazywałem w jednym z filmów. Link będzie na końcu. Ustawiam sondę na X1, czyli bez dzielnika. Zobaczcie, jak to działa. Minimalna czułość i muszę przesuwać wykres, aby zobaczyć cały. To nie jest wygodne rozwiązanie. Widzimy sinusoidę, ale to praktycznie maksymalne napięcie, jakie możemy wyświetlić i to przy dzielniku 1 do 10. Dlaczego? Zobaczcie, mamy tu 8 działek, podobnie jak w ZOI, przynajmniej na obrazkach producenta. Wróćmy do danych producenta. W obu przypadkach mamy minimalną czułość 10 V na działkę. Przy 8 działkach mamy teoretycznie 80 V. Te podawane przez producenta plus minus 400 V to prawdopodobnie maksymalne napięcie, ale z sondą 1 do 10. Dla 230 V napięcia skutecznego, czyli takiego jak w naszych gniazdkach, mamy wartość szczytową amplitudy 325 V, a międzyszczytową, którą chcemy wyświetlić, to aż 650 V, a dopuszczalne napięcie będzie jeszcze wyższe, nawet 716 V. W jaki więc sposób zmierzyć to napięcie, czy obejrzeć przebieg takim oscyloskopem? Potrzebujemy zmniejszyć to napięcie proporcjonalnie. Pokazywany wcześniej adapter zmniejsza je 10-krotnie, ale można też wykonać adapter zmniejszający 100-krotnie z wyjściem BNC od razu na oscyloskop. Pominiemy wtedy sondę i prawdopodobnie będziemy mieli mniejsze zakłócenia. Ja użyję tego adaptera 1 do 10 i ustawię dzielnik w sondzie na X10, czyli uzyskałem 100-krotnie niższe napięcie. Zobaczcie teraz. Tryb auto działa bezproblemowo. Wykres przypomina sinusoidę. Mieści się na ekranie, mogę go powiększyć, pomniejszyć, przesunąć. Jedynie podawane wartości napięcia muszę pomnożyć przez 100. Jeśli chcecie mierzyć takie napięcia, polecam zobaczyć ten film i wykonać taki lub podobny, dostosowany do Waszych potrzeb adapter. Nie jest to zwykły dzielnik jak w sondach pomiarowych. Dodatkowo zapewnia większe bezpieczeństwo przy pomiarach. W jaki sposób? Wszystko jest w filmie. Jeśli ten film Wam się podobał, pewnie wiecie, co robić. A ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.